Więc teraz powstańmy i proszę, abyście wszyscy wyciągnęli krzyż. Jeżeli macie gdzieś na szyi, w kieszeni może ten krzyż różańcowy, ktoś ma może większy krzyż, bo widać, że niektóre osoby noszą większe krzyże na szyi, nie wstydzą się tego. Dlatego teraz proszę, podnieście te krzyże, trzymajcie w prawej dłoni, tak wysoko, a lewa dłoń niech będzie na sercu, żeby też wypowiedzieć takie słowa wyrzeczenia się wszelkiego zła i wyznać Jezusa swoim Panem. Niektórzy, którzy są na tych spotkaniach często, no to wiedzą, że tak czynimy, ale to odnawiamy za każdym razem, bo to nie wystarczy raz. Czasem trzeba, znaczy czasem, właśnie lepiej jest często to wyznawać, żeby te nasze wybieranie Jezusa było na zawsze. Dlatego teraz proszę, abyście powtarzali za mną właśnie te wyrzeczenie się zła i odnowienie przynależności do Jezusa. Odnowienie w ten sposób będzie sakramentu chrztu. Jezu Chryste, dzisiaj, w tym miejscu, kolejny raz, świadomie, z dobrej woli i nieodwołalnie, wyrzekam się szatana i wszelkiego rodzaju zła. Chcę wyznać, że Ty jesteś Panem, jedynym Panem mojego życia, mojego serca, mojej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Do Ciebie należeć chcę. Króluj we mnie, razem z Ojcem i Duchem Świętym. Żyj we mnie, prowadź mnie, uświęcaj, uwalniaj. Chcę być w pełni wolny. Chcę głosić Ciebie, że jesteś jedynym Panem, który daje wolność wszystkim sercom. Ogłaszam Ciebie wobec moich braci i sióstr, ku chwale Ojca, że jesteś moim Panem. Daj mi łaskę, abym nigdy się tego nie wstydził ani nie bał. Zachowaj mnie od zaparcia się Ciebie. Każdego dnia chcę z radością śpiewać i mówić i życiem potwierdzać, że jesteś moim Panem i Zbawicielem. Przez serce Maryi proszę Cię o to. Amen. I proszę, abyście teraz ucałowali krzyż Jezusa i tak właśnie uczynili. A teraz proszę jeszcze trwać w skupieniu. My razem z braćmi kapłanami będziemy jeszcze wyciągniemy ręce nad wami i będziemy się modlić jeszcze o modlitwę o uwolnienie, bo to uczyniliście teraz jest też, było potrzebne, żeby ta modlitwa uwolnienia była skuteczna nad wami, nad waszymi rodzinami, nad tymi, którzy prosili was o modlitwę, a którzy doświadczają zła, którzy są dręczeni, albo nie mogą wyjść z nałogów, no bo zło ich tak bardzo związało. Albo nie mogą uwolnić się od chorych relacji, bo zło ich też trzyma. Także wytrwajcie w ciszy, a my będziemy głośno się modlić. Panie, proszę właśnie kapłanów, żeby się głośno też modlili w językach i w inny sposób modlitwą o uwolnienie. Panie, Ty widzisz swoje dzieci, które tutaj są i które będą nas słuchać przez internet, a które mają problem ze złem, które są atakowane, kuszone, dręczone, które są zniewolone, które są nawet może opętane. Ty te dzieci Twoje uwalniaj, Panie, oczyszczaj i daj im nowe życie. Daj im łaskę życia w wolności dzieci Bożych. Daj im łaskę życia w radości Bożej, żeby Twoja krew spłynęła na nas tutaj i na tych wszystkie Twoje dzieci. Chcemy być wolni przez Twoją krew. Zanurzamy, Panie, my kapłani, Twoje dzieci w Twojej najświętszej krwi, w wodzie, która wypłynęła z Twojego boku, w Twoich ranach, w Twojej męce, w Twoim krzyżu, w Twojej śmierci, w Twoim zmartwychwstaniu, w Twojej miłości i miłosierdziu, w miłości Boga Ojca. Ojcze, przez Twojego Syna uwalniaj nas, Panie, zdejmuj z nas wszystkie przekleństwa, wszystkie jakieś klątwy, wszystkie złorzeczenia.
Uwalniaj nas od duchów śmierci, od duchów różnych nałogów, od duchów związanych z nieprzebaczeniem, z niewiarą, ze złością, z nieczystością, z alkoholizmem, z różnymi nałogami, które nie pozwalają nam żyć w wolności. Ojcze, uwalniaj nas od złych duchów, które działają przez smutek, przez lęki. Uwolnij nas od ducha choroby. Uwolnij nas od ducha, od tych osób, które są dręczone przez ducha samobójstwa. Uwolnij ich od ducha samobójstwa. Panie, daj wolność tym, którzy żyją w chorych, złych relacjach, abyś uwolnił ich od tego. Panie, daj łaskę tym, którzy uciekają od bycia ojcami, którzy nie chcą wychowywać swoje dzieci, aby wrócili do tego, żeby być ojcami, żeby wychowywali swoje dzieci i uczyli je wiary. Uwolnij ich od ducha ojca kłamstwa. Asante Maria, Santerios, Sante Lofalahalasterios, ale niektóre osoby będą uwalniane przez dar spoczynku. Będą trzy osoby, które będą miały głęboki spoczynek, właściwie takie uśpienie aż do końca spotkania. Będą leżały do końca spotkania, kiedy będzie błogosławieństwo, powstaną wolne. Ale jeszcze niektóre osoby drżą, niektóre się trzęsą, niektóre czują ciepło w dłoniach, w stopach, w sercu, na głowie. To jest znak też uwalniania. Jest jedna osoba, która rzuciła się na ziemię i tak się wije jak wąż. Jest to znak zniewolenia, jednocześnie znak uwalniania tej osoby. Panie, niech spłynie Twoja krew na nas. Ojcze, błogosław nam. Ojcze, uwolnij nas. Mario, błogosław nam. Niech Bóg nas uwolni przez Ciebie, nasza Matko. Shelefita, umiłowana córko Boga Ojca, módl się za nami teraz. Pan uwalnia Tomasza. Pan uwalnia Tomasza od zniewolenia seksualnego i satanizmem i narkotykami. Jest jedna osoba, która była przeklinana przez swojego ojca. Jest to kobieta, która jest uwalniana i ona czuje, jakby miała obrącz, która teraz jest zdejmowana z jej głowy. Obręcz przekleństwa Ojca. Shelochitele, Alachala, Asanta Maria. Pan uwalnia także Basię. Pan uwalnia Basię. Ona była dręczona przez ducha lęku i smutku. Pan Cię uwalnia. Shelochirias. Amen. 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 Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Ojcze, chwała Tobie. Chwała Ojcu. Chwała Ojcu, chwała Ojcu. Ojcze, chwała Tobie, podnieśmy ręce do nieba. Chwała Ci, Ojcze. Chwała Tobie, Ojcze, za to, że nas uwalniasz przez swojego Syna Jezusa i przez Marię, swoją umiłowaną córkę. Chwała Ojcu na zawsze, z głębi naszych serc. Amen. Może zaśpiewajmy taką pieśń rozgrzewającą nas, bo nie wytrwamy do końca spotkania. Jeszcze będzie troszkę modlitw, niedługo będą trwały te modlitwy, ale jeszcze zaśpiewajmy, żeby tak się modlitewnie i tak jeszcze trochę zewnętrznie też ożywić w modlitwie. Zaśpiewajmy. Z naszych kartek pieśń numer 39, ze śpiewnika 731. A jeszcze mam taką myśl, takie poznanie, że Pan Jezus uwalnia jednego kapłana, który bardzo ciężko jest dręczony przez złego ducha i nie może sobie w tej walce ze złym duchem pokonać tego złego ducha. Krew Jezusa spływa na Ciebie, a Maria Cię błogosławi. Jezus jest Panem, życie moim i zmartwychwstanie, więc gram, śpiewam, raduję się. Niech ojciec usłyszy mnie.
spotkania w takiej pogodzie, Ojcze. Nie żałujmy tego. Nie żałujmy tej ofiary. Widocznie ta ofiara jest potrzebna dla Ojca, dla innych ludzi, aby poznali Ojca. Życie moje mi zmartwychwstanie, więc gram, śpiewam, raduję się. Ojcze, rozpal serca tych, którzy mają uziębłość serca, nie kochają Ciebie, rozpal ich serca. Może mamy doświadczyć pewne cierpienie, może cierpienia duchowe, czasami nawet też te pogodowe, aby może oni też poznali Cię. Ofiarujemy Ci wszystko, co przeżywamy w naszym życiu teraz, Ojcze. I na tym spotkaniu. Życie moje mi zmartwychwstanie, więc gram, śpiewam, raduję się. Uwolnienie w swoim ciele. Jest uwalniane pewne małżeństwo, które zużyczyło sobie nawzajem. Pan was uwalni od tego zużyczenia. Wyrzeknijcie się również tego wobec siebie. Jezus jest Panem. Życie moim i zmartwychwstanie, więc gram, śpiewam, raduję się. Niech Ojciec usłyszy mnie. Panie, błogosław cały Kościół, Ojcze Niebieski. Błogosław cały świat. Błogosław Polskę. Błogosław Niemcy, Słowację, Austrię. Błogosław Francję. Niech poznają Ciebie, Ojcze, na całej ziemi. Niech Cię poznają. Ofiarujemy to spotkanie, aby Cię oni poznali. Ofiarujemy za naród żydowski, za narody arabskie, aby Cię poznały, Ojcze. Aby ateiści Cię poznali, masoni, sataniści, aby Cię poznali. Jezus jest Panem, życie moje mi zmartwychwstanie, więc gram. Uwolnij, Panie, tych, którzy trwają w mroku i cieniu śmierci, Ojcze. Błogosławiony jesteś, Panie nasz. Jezus jest Panem, życie moje mi zmartwychwstanie. Wyjdzie z tego spotkania inny, przemieniony. Ojciec Cię przemieni. Ojciec, przemieni Twoje serce. Świadczysz przemienienia serca. Przyjmij Ojca za swojego Ojca. Życie moje mi zmartwychwstanie, więc gram. Dziękujemy Ci, Ojcze, za ten dzień. Kolejny raz za tą pogodę. Nie chcemy złożyć za tą pogodę, tylko błogosławić Cię, Ojcze. Błogosławimy Cię. Niech deszcz Cię błogosławi. Jest takie słowo w Piśmie Świętym. Niech deszcz i burze błogosławią Pana. Niech chmury i cała ziemia błogosławi Pana. Jezus jest Panem. Życie moje mi zmartwychwstanie. Jezus jest Panem, życie moje mi zmartwychwstanie, więc gram, śpiewam, raduję się, niech Ojciec usłyszy mnie. Jezus jest Panem, życie moje mi zmartwychwstanie, więc gram, śpiewam, raduję się, niech Ojciec usłyszy mnie. Ojcze, odpowiedz nam. Ojcze, odpowiedz nam. Ojcze. Jezu, odpowiedz nam. Duchu Święty, przyjdź i odpowiedz nam. Matko, wzprosz o pokolenie, wstawiaj się za nas. Aniołowie i święci, wstawiajcie się za nas. Duszy czystowe, modlimy się za was. Wymódźcie się za nas. Panie, przemień Kościół. Panie, odnów Kościół. Panie, daj ducha Kościołowi. Ojcze, błogosław Kościół. Niech Kościół przeżyje nowe odrodzenie, nową przemianę. Niech Ojciec usłyszy mnie. Dziękujemy za
za deszcz łask. Dziękujemy za deszcz błogosławień. Dziękujemy. Dziękujemy, Ojcze, że jesteś taki hojny dla nas. Dajesz duszą naszym łaski. Dziękujemy. Jezus jest Panem. Życie moim i zmartwychwstaniem, więc gram, śpiewam, raduję się. Kogo mamy w niebie? Ojca! Jakiego? Dobrego. Najlepszego? Najlepszego. Miłosiernego. Kochamy Go? Tak. I zawsze będziemy kochać. Tak. Amen. Amen. Jesteśmy jako dzieci, a dzieci mają prawo się taki prosty, ale pełen miłości sposób modlić. Najprostsza modlitwa często jest w oczach Boga najlepsza, najmilsza. Teraz jeszcze pomodlimy się, wytrwajmy do końca, jeszcze tak was zagrzewam do tego w imieniu wspólnoty, naszej też diakonii. Jeszcze trwajmy.